Shalom Racjat Joadar Blumenstein, polski Żyd vlog. I dzisiaj powiem o tym, jak powstrzymać pedofila. Ten film zainspirowała mnie taka oto broszurka z fundacji Stop Pedofili, fundacja Prawo do Życia, jak powstrzymać pedofila właśnie. No i to jest taka obszerna książka, 50 stron o tym właśnie, jak się objawia pedofilia na zachód, w edukacji seksualna, no i co z tym robić. No i myślę sobie, że po co w sumie pisać tyle stron o tym, jak powstrzymać pedofila, jak można pomyśleć, jakie są po prostu stare metody, jak powstrzymać pedofila. No więc generalnie znam kilka starych metod, które mówił mi mój dziadek, kiedy jeszcze były normalne czasy. Generalnie wszystko zależy od tego, w jaka odległość od siebie jest pedofil. A jeśli pedofil jest jakoś 10 metrów, to polecam taki rewolwer, właśnie. Jak jest pedofil blisko, taki jest najlepszy. Łatwo w nim trafić pedofila. Około 10 metrów, no i po pedofilu. Wiadomo, celujemy w głowie, ewentualnie jądra. Trzeba po prostu pozbawić go płodności. Ale druga metoda to jest taka, co zrobić, jak pedofil jest daleko. No to wtedy polecam taka większa wiatrówka, karabin wiatrowy. Wiatrówka. No. I pomyślcie sobie, no to taka ma wiatrówka, pedofil jest 100 metrów, no i nie masz pewności, czy to na pewno ten pedofil, którego chcesz powstrzymać. No więc o tym pomyślał twórca, taka właśnie broń, o taka sytuacja pomyślał i zamontował na pedofil luneta. I tak bez problemu możemy z taka luneta dostrzec, czy to na pewno ten pedofil, którego chcemy powstrzymać. No i też od razu łatwiej trafić z głowy albo jądra, albo w to i w to. No i pomyślcie sobie, że no nie wolno zabijać ludzi. No nie wiem, czy można nazwać pedofil człowiek. Mój dziadek mówił, że właśnie póki pedofilów się nie nazywało ludźmi, to było łatwiej ten problem pedofili rozwiązać. Teraz jak się zrobiło, że na zachodzie się przyjmuje, że pedofilia to jest inna orientacja seksualna, tak jak właśnie heteroseksualizm, jak homoseksualizm, że pedofilia to po prostu też należy szanować. No to jak tak idziemy taki kierunek, no to się nazywa, że będzie pedofilia. Jak telewizja ciągle na własne jakieś afery pedofilskie, tutaj właśnie ostatnio było, o wśród celebrytów. No i sobie myślicie, wielka afera, ale czemu myślicie, że nikt nic o tym nie wiedział przez kilkanaście lat? Oczywiście, że wiedzieli, politycy to pedofile największe na świecie. Hollywood to pedofile, Sionisty to pedofile, Kabała to jest jeden wielki pedofilski akt, tak samo właśnie Talmud. Talmud mówi wprost o seksie z trzyletniej dziewczynki, chwali to Talmud. Więc nie dziwcie się, że elity mają wśród swoich ludzi pedofile. No bo to, no nie, to tak jakby się dziwić, że strażak gasi pożar. Władza to największy pedofile na świecie. Dlatego, jak jakiś pedofil jest poza władzy, no to go szybko łapią. Bo władza nie lubi konkurencja na rynku pedofili. No ale generalnie te afery wychodzą, ale nic one nie znaczą i nic nie zmieniają. I pamiętajcie, że wszyscy pedofile księża w filmie Bracia Sekielscy Tylko nie mów nikomu, to byli związani z partią komunistyczną. Bo to nie księża stają się pedofile, a pedofile stają się księżami. Więc także to też trzeba wziąć pod uwagę, o tym filmie nie ma mowy. Tak więc jak powstrzymać pedofila? Tak, najprościej jak się da. Każdy Polak, każdy Żyd, każdy chrześcijanin ma obowiązek zabić tych ludzi. To jest obowiązek ojca. Zabić tych ludzi. Mam nadzieję, że podoba wam się te wideo. Zapewne YouTube będzie zdejmowało mi z tego reklamy, więc ja nic na te filmy nie zarabiam. To nie o co chodzi, żeby na tym zarabiać. Ale proszę was, żebyście dali subskrypcję i dzwonek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o moje filmy, jeśli lubisz moje filmy, bracie.
dawali kciuk w górę i udostępniali ten film dla znajomych, szkoła, strzelnica, w kościół pokazywać ludziom, po prostu prawda. I mam nadzieję, że pomogę jak najwięcej ludzi się zbudzić, no i powstrzymać z pedofila swoja okolica. Także bracia, subskrybujcie kanał najbardziej niepoprawnego politycznie Żyda w polskim internecie. Shalom bracia, z Bogiem.